Niezależnie od wieku i wykształcenia, to miejsce otwarte dla wszystkich spragnionych wiedzy. Uniwersytety trzeciego wieku, bo o nich mowa, już za kilka tygodni rozpoczną kolejny rok akademicki i kuszą nowościami. W tym roku jaką nowością wielką będzie współpraca z Ogrodem Botanicznym i będą warsztaty, które będą prowadzone w okresie ciepłym, mówię w sensie takim ciepłym, że będzie pogoda sprzyjała, to będą na terenie Ogrodu Botanicznego. Następnie z chwilą, jak po prostu, prawda, ochłodzi się klimat, bliżej zimy wykłady się będą odbywały u nas na terenie naszego tutaj ośrodka. Ponadto w tym roku będziemy mieli historię sztuki, kultury, coś nowego. A to dopiero początek tego, co oferuje Uniwersytet Otwarty działający w ramach Stowarzyszenia Misericordia. W nowym roku akademickim słuchacze będą mogli zapisać się także do sekcji brydża, fotografii, krajoznawstwa czy rękodzieła artystycznego. Są sekcje językowe, są komputerowe, na pewno dużo rzeczy można się nauczyć, no, a przy okazji miłe spotkania, poznajemy się, no, lubimy się, spotykamy się prywatnie również, także uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Taki właśnie uniwersytet polecałabym wszystkim paniom, które mają czas i mogą skorzystać. Czy pani już czekają na nowy rok akademicki? Tak, czekamy. Niecierpliwością czekamy, bo planujemy zorganizować, tak jak co roku, nasze kawiarenki, przy których czytamy poezję, wiersze, inne zagadnienia. Także mamy wykłady z ciekawymi ludźmi, spotkania mamy do teatru. Także zajęcia kulturalne mamy o szerokim asortymencie. Niemniej ciekawie zapowiada się rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku działającym przy Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Tu słuchacze w ramach wykładów odbywających się w Miejskim Ośrodku Kultury będą mieli okazję uczestniczyć w prelekcjach prowadzonych przez profesorów i doktorów uczelni z zakresu zdrowego stylu życia czy postaw prozdrowotnych. Zarówno na pierwszym, jak i na drugim uniwersytecie trwa rekrutacja. A że na naukę nigdy nie jest za późno, warto już dziś skorzystać z tej bogatej oferty edukacyjnej. Dzięki temu troszeczkę nam się, ja to zawsze mówię, styki przecierają. Nie tylko w dyskusji, że musimy swoje argumenty mobilizować, ale również coś doczytać, czegoś ciekawie się dowiedzieć. Pracuje głowa, również takie zajęcia niektóre mają, gimnastyka mózgu na przykład, tak się to nazywa. Może to jest wielka niewiadoma dla tych, którzy w tym nie uczestniczą, ale to pomaga. Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Otwartego Stowarzyszenia Misericordia odbędzie się 13 października w Muzeum Górnictwa Węglowego. Śląski Uniwersytet Medyczny zaprasza natomiast do Miejskiego Ośrodka Kultury 26 października.